Józef Chełmowski mieszkał w miejscowości Brusy Jaglie do śmierci w 2013 roku. Tam właśnie stworzył prywatne muzeum, izbę regionalną i skansen. Znajdują się tam jego rzeźby, obrazy, wynalazki i pamiątki rodzinne. Wiele z nich stoi w ogrodzie, w którym ogromne szkody wyrządziła nawałnica. Zrzeszenie wybrało Chełmowskiego patronem roku 2017 i nie mogło przejść obok tego nieszczęścia obojętnie. Józef Chełmowski był wyjątkowym człowiekiem tu dla naszego regionu, był wyjątkowym twórcą, bardzo takim uduchowionym, serdecznym, ciepłym człowiekiem, który dużo dawał. Przyszedł czas, że po jego śmierci została pani Jadwiga sama, więc przyszedł czas, żeby chociażby w jakimś procencie oddać mu troszeczkę, pomóc naprawić ogród, pomóc naprawić dom, pomóc naprawić to, co zostało zniszczone. Wiatr wyrządził duże szkody w ogrodzie, ale zniszczył też budynek, w którym żył i pracował Chełmowski. Rodzina artysty robi wszystko, by ocalić jego dzieła. To, co na tą chwilę jest potrzebne, to wsparcie finansowe na odbudowę dachu przede wszystkim, który podczas wichury został bardzo uszkodzony. I tak na dobrą sprawę załatanie dziury zimę pomoże przetrwać, ale ważniejszym jest tutaj postawienie dachu na nowo, aby pracę, aby to wszystko, co stanowi muzeum właśnie twórczości dziadka i jego dorobek artystyczny, 40-letniej pracy, aby to chroniło właśnie wciąż, to miejsce było tym schronem tych prac. W celu zbiórki pieniędzy na ten cel odbyły się dwa koncerty pod hasłem Niech powrócą anioły w Kościerzynie i Gdańsku. Wystąpił norweski muzyk Roy Einar Drenk, grający country blues, folk i ballady. Yeah, I like it when there is something special, yeah. Lubię, gdy dzieje się coś wyjątkowego, więc bardzo się cieszyłem, gdy usłyszałem o tej akcji i zostałem poproszony, by zostać jej częścią. Każdy może wspomóc odbudowę Muzeum Józefa Chełmowskiego poprzez serwis zrzutka.pl. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę skansenu oraz renowację i konserwację dzieł kaszubskiego Leonarda da Vinci. A moment of pain. My mind, it went heavenly bound, and I knew there was no retreat. I knew.